Pierwsze wrażenia, wychodzi pan z domu i co widzi? Pierwsze takie wrażenie w sumie nie było aż takie straszne, ponieważ były pola, ale dwa kroki dalej, jak podszedłem do ogrodu, to okazało się, że zdmuchnęło całkowicie wszystkie drzewa w ogrodzie i pozrywało kilkanaście dachówek, no ale to był tylko początek, to był dopiero mój dom. Na początku były tylko błyski i myśleliśmy, że to nas ominie. Ale potem tata mówił, że zaczęło mocno padać. Usłyszeliśmy w oknie, bo mamy takie bardzo chude. I nagle mocno wiało i się co sekundę prawie błyskało. I chwilę posiedzieliśmy jeszcze z mamą, bo wyszedł wtedy prąd. Najpierw to się zaczęło od rytla. Byliśmy wtedy w domu i tata i nagle taki huk dało. I tata powiedział, że chyba dach zerwało. Szliśmy wtedy, bo my mamy piętro, i szliśmy wtedy na dół i czekaliśmy, aż ta burza przejdzie. I kiedy ta burza się skończyła, tata wyszedł na dwór i powiedział, że połowy dachu nie mamy. Jak jest komin przy końcu, to tylko ten koniec został. Byliśmy na biwaku w Czernicy i gniazdo powiedziało nam, że idzie duża burza. I mieliśmy powiadomić o tym druhów. I a druhów wtedy nie było, bo nasze dwie druhny były na komendzie, a nasz druh poszedł się myć. No i wtedy, jak już dowiedzieliśmy się o tym, że będą duże, to dostaliśmy 3 komendy. Najpierw, że mieliśmy wszystkie rzeczy pozbierać z ziemi. Drugą po 5 minutach dostaliśmy, że mieliśmy się spakować, no i po 15 minutach nam kazali iść do hangaru. No i byliśmy w hangarze, to on przemakał i duży grad był. A jak się obudziliśmy, to poszliśmy zobaczyć, jak wyglądał nasz podobóz, a nasz podobóz, naszego podobozu nie było nic. Na naszych namiotach były duże drzewa i nas już by nie było. Jak byłam w Męcikale u mojej babci podczas tej nawałnicy byłam u babci, z lasu, wszystkie drzewa upadły na ziemię. Babci nie było, bo była w Irlandii, jest za granicą. No i gdy przyjechaliśmy do domu, mój tata, jak byliśmy w Męcikale, to mój tata chciał pojechać i jechał 3 godziny do domu, a z Męcikała do Czarnowa jest 5-10 kilometrów, to jechał 3 godziny. I w nocy zasnęliśmy i jako 5 musieliśmy się obudzić. Wtedy pojechaliśmy do domu i nie mogliśmy wjechać na podwórko, bo drzewa nam drogę zasłaniały, blokowały przejazd i wtedy musieliśmy przejść przez płot i tam samochód został na drodze, musieliśmy gdzieś zaparkować. Piwnicę mieliśmy z całą zalaną, z domem nam nic nie nic, dach mamy, nic się nam nie zerwało, tylko trochę nam cieknęła woda z domu.